Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałem powiedzieć cześć, tu Sławomir. Wybaczcie taki głupi żarcik na początku filmu. Ja czasami mam takie głupie żarty, staram się tego na wizji, powiedzmy, tego nie mówić, natomiast no, czasami człowiek musi odreagować i powiedzieć coś głupiego. Także wybaczcie za taką głupotę na początku. Słuchajcie, ciągniemy dalej temat budowy naszego radia budowlanego. Już, jak to się mówi, wszystko było poskładane, już to działało, pierwsze testy, no i powiem Wam szczerze, nawet całkiem przyzwoicie to działało. Natomiast oczywiście ma swoje wady, ale o tym sobie poopowiadamy później przy okazji jakichś tam testów. Podczas odsłuchiwania zaczęły się z jednej kolumny wydobywać dziwne dźwięki, przy czym nie zależały one od natężenia dźwięku, co by sugerowało, że nie wiem, głośnik któryś ma problemy, przypaliła się cewka i przy większym wychyleniu na przykład membrany coś ociera. Słuchajcie, co się okazało. Okazało się, że jak zdemontowałem całość, przy okazji jeszcze oczywiście niestety okazało się, że mogłem zrobić trochę dłuższe przewody zasilające i pewnie je trzeba będzie troszkę wydłużyć, żeby łatwiej było to demontować, a jak moja koncepcja montażu i budowy tego ostatecznie wygląda, to za chwilę w kolejnej części albo w dalszej części tego filmu Wam pokażę. No więc myślałem, że może to przewody któreś, ponieważ akurat było to w tej kolumnie, w której jest cała wiązka przewodów, cały zasilacz, końcówka mocy i tak dalej. Więc było podejrzenie, że może któryś z przewodów dotyka do membrany i dzieje się coś takiego. No więc trzeba było to rozłożyć. Słuchajcie, wyjąłem głośnik. Głośnik tak wygląda. Nie grzeszy może swoją wielkością i parametrami. Co się okazało, że jak zacząłem potrząsać tym głośnikiem, to słyszałem tak, jakby wewnątrz coś latało. No ale co może latać wewnątrz głośnika? No, zdziwienie moje po prostu jest niesamowite. Przecież w fabryce jest zachowana jakaś tam czystość, a bynajmniej powinna być zachowana przy produkcji głośników, przy sklejaniu tego wszystkiego. No więc w pierwszym tropie mówię, może gdzieś magnes, coś w środku się poluzowało, coś odpadło, więc zeskrobałem tutaj delikatnie naklejkę, myśląc, że może tak jak czasami są chińskie proste głośniki, skręcane są tu śrubą, to już jest taka tandeta maksymalna. Natomiast no, okazało się, że nie w tym przypadku. No więc no, ruszam, coś grucha. W tej chwili to słychać akurat mój zegarek, bransoletkę. Więc gdzie te elementy mogłyby gruchać? No więc są takie dwa miejsca. Albo dolne zawieszenie, wybaczcie, światło jest słabe, więc pewnie nie uda mi się. Czyli tu mamy dolne zawieszenie, tu mamy górne zawieszenie membrany, więc no, albo gdzieś w dolnym, albo w górnym. No ale ponieważ łatwiej jest mi rozebrać, albo raczej łatwiej mi było rozebrać górne zawieszenie. No więc skalpelem delikatnie naciąłem kopułkę, odkleiłem ją. No i się okazało, że wewnątrz był jakiś paproch. Skąd ten paproch? Być może to jakiś kawałek kleju się oderwał. Powiem Wam szczerze, nie wiem. Zostało to sklejone, tak jak widać, może niezbyt estetycznie, dlatego że ten głośnik jest montowany tutaj, nie ma żadnych maskownic, a wolałem tutaj dać nadmiar kleju, czyli dobrze zalać tą kopułkę, żeby ona mi po prostu nie, po pierwsze nie odpadła, a po drugie, żeby była szczelna, żeby już z kolei żadne świsty, żadne jakieś tam elementy się nie pojawiały. Oczywiście mówię, nie jest to estetycznie zrobione, ale tak jak Wam powiedziałem, w tym przypadku, ponieważ to nie będzie nigdy widoczne, więc estetyka zeszła na plan dalszy, na rzecz tak zwanej solidności. Więc założenie jest takie, że to ma być mega solidne, ma działać, a że może nie jest jakiś tam zbytnio estetyczny, to już jest inna sprawa. No dobra, słuchajcie, więc ja sobie przystąpię tutaj do składania tego wszystkiego. Wchodzi to wszystko w ten sposób. Przykręcę, już nie będę tutaj Was zanudzał takimi czynnościami jak skręcenie tego wszystkiego i pokażę Wam, jaka moja koncepcja ostatecznie wygrała i jak to sobie wymyśliłem, jak to jest złożone. Także za chwilę wracam. No dobra, głośniki przykręcone. Teraz muszę pozakładać konektorki. No i słuchajcie, koncepcja tego jest taka, nie jest to zbyt
proste do złożenia, bo oczywiście wszystko jest troszkę przykrótkie, ale myślę, że jakoś się da to złożyć. Mi się to wszystko powyginało trochę. Muszę teraz to. O. I tak to wygląda. Na razie sobie, nie wiem, ostrość ustawmy gdzieś tu. Bo nie wiem, czy złapię na głośnika. Dobra, więc koncepcja wyszła mniej więcej taka, że użyłem wszystko to, co było pod ręką, czyli przy demontażu kilka lat u mnie szafek kuchennych były powieszone na takich metalowych listwach. Oczywiście jako typowy Polak wychowany w czasach końcówki PRL-u nie mam zwyczaju nic wyrzucać, więc i takie blachy mocujące szafki poszły do garażu. No w garażu to mam po prostu niezły bałagan. Tyle rzeczy już się nazbierało, ale zobaczcie, wyjąłem, złamałem, oczywiście tutaj niestety było fabrycznie cięte przez chłopaków, to nie jest odłamanie, tylko to jest ucięte, a średnio najeża im wyszło, maznąłem srebrzanką, może nie jest to najpiękniej, najestetyczniej, ale to po prostu ma działać. No dobra, złóżmy sobie całość do kupy. Czyli tak, tu mamy na dwie śruby poskręcane, po to, żeby to było wszystko sztywne, żeby się nie przesuwało. Dlaczego akurat taka odległość? Dlatego, że fabrycznie śruby tutaj wypadały, nie chciałem wiercić nowych. Czyli z jednej strony ułatwienie, z drugiej strony, choć w pewnym stopniu to będzie wszystko odsunięte od siebie. Obudowa uniwersalna, taką jaką miałem, niestety ta obudowa nie ma płaskiej bocznej ścianki. Jest lekko zakrzywiona, więc no wyszło tak jak wyszło, czyli panel przedni no idealnie nie przylega, ale to nie jest jakiś duży problem. Czyli mamy tak, tu po dwa punkty mocowania i jeszcze ta obudowa jest po jednej śrubie złapana na górze tych kolumn i dzięki temu mamy wystarczająco, że tak powiem, mechaniczne rozwiązane połączenie tego wszystkiego. Także trzyma się bardzo solidnie, bardzo sztywno. Zostało jeszcze kilka, nazwijmy to, problemów do rozwiązania. Ale to za chwilę jeszcze Wam o tym opowiem. Już nie chce mi się pauzy robić. Przy okazji tak się zastanawiam, czy mam dobry bit do wkręcania. Nie, no dobra, tu jest Torx i tu jest Torx. Się zastanawiałem przez chwilę, czy śruby nie są imbusami, ale nie są imbusami. Dobra. Ok, więc jak widać wszystko jest bardzo solidne i działa. No dobra, zobaczmy, czy te moje wypociny przyniosły jakiś pozytywny rezultat. Zaraz sobie to uruchomimy. Uruchomiło się. Głośność w tej chwili jest na minimum tym potencjometrem, a sam panel, tak jakby głośność w tej chwili jest na maksa. Zmieńmy sobie na radio. Zaraz może znajdziemy jakąś stację. Oczywiście, niestety szumi mi tu strasznie ta. Zaraz sobie. Zaraz to jeszcze sprawdzimy. No nie, radio działa tutaj w tym. Będzie to, co ma być, nie. Dobra, zaraz połączę się, spróbuję się połączyć Bluetoothem albo przyniosę pamięć USB, bo niestety te stacje radiowe w tym momencie działają bardzo słabo u mnie, a już nie chce mi się, chyba że tak zrobię, znaczy to jest raptem tylko kawałek, nie widzicie tego, kawałek drutu do tego przyczepiony, więc trzeba zrobić test na innym nośniku. Dobra, także muszę sparować telefon, zaraz zobaczymy przy okazji jak Bluetooth działa.